Na terenie Nowej Huty mieszkam od lat 60. Okazało się, że jest to dzielnica, w której najprędzej artysta może otrzymać zarówno mieszkanie, jak i pracownię twórczą. Poza tym wiedziałem, że działa już tutaj prężna grupa plastyków nowohuckich, którzy stworzyli tak zwaną grupę Nowa Huta. Nowa Huta jako dzielnica specyficzna również w sposób specyficzny odbiera malarstwo, zwłaszcza malarstwo nowoczesne, które wymaga bardzo dużego obycia z plastyką, uczestniczenia w wystawach, a tu w Nowej Hucie nie było z tym najlepiej. Ten pomysł z tą galerią w tej kotłowni okazał się trafny. Mimo że wcześniej niektórzy nie wierzyli, że będzie to ciekawe miejsce na ekspozycję. Miejsce, w którym się znajdujemy, funkcjonowała kotłownia, która zasilała. Znajdujące się obok zespoły mieszkaniowe i hotelowe. Funkcjonowało to do połowy lat 90. Obecnie jest w stanie gotowości, ale już nieużytkowane. Myślę, że jest to doskonałe miejsce na prezentowanie różnych form kultury, między innymi malarstwa i innej sztuki. Był rok 1965. Ojciec Święty Paweł VI zaprosił kardynała Wojtyłę i mnie na audiencję. Kazał wpierw jeszcze wyjąć kamień z grobu świętego Piotra, położył na moje ręce i powiedział: zabierz ten kamień do Polski i wybuduj na nim kościół w Nowej Hucie. Przywiozłem ten kamień na pasterkę, a była zawsze pod gołym niebem. Ponad 20 tysięcy ludzi przychodziło i pasterkę się rozpoczyna śpiewem Bóg się rodzi. A wtedy robotnicy Nowej Huty zaczęli krzyczeć: moc truchleje, moc truchleje, moc truchleje. No tak się darli, kilka minut to trwało. Kardynał siedział na tronie, za ołtarzem wstał, podniósł rękę, żeby się uciszyli i powiedział: moc truchleje, w Nowej Hucie stanie kościół. Od pierwszej zaraz chwili miałem takie myśli, że to musi być Arka. Musi być Łódź, bo Nowa Huta stała się Czerwonym Morzem. I powiedziałem kardynałowi Wojtyle: musimy zbudować Łódź w środku Czerwonego Morza. Kardynał Wojtyła przyjechał, odprawił mszę świętą, odszedł od ołtarza, wziął do ręki kilof i pierwszy raz uderzył w tą ziemię nowochucką. Właściwie to praca szła dzień i noc. Po pracy w kombinacie te tysiące ludzi szło na budowę kościoła. Wykop pod fundamenty ludzie wykopali własnymi rękami.
padał gęsty deszcz, a mimo to zgromadziło się ponad 70 tysięcy ludzi. Wszystkie ambasady w Polsce posłały swoich przedstawicieli na tą uroczystość. No, różne delegacje poprzyjeżdżały z zagranicy. Za rok później został papieżem.